Na początku powiem kilka słów o miejscu, w którym jesteśmy. Dzisiaj właściwie podczas debaty, podczas rozmowy w Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej dowiemy się więcej na temat tego miejsca i porozmawiamy sobie o tym, czego się nauczyć od zwycięzców z 1920 roku. Natomiast miejsce, w którym jesteśmy, to jest cmentarzyk, który powstał po zwycięskim boju w 1920 roku w sierpniu. I ci, którzy zginęli tutaj w Ossowie i nie zostali zabrani przez rodzinę i najbliższych, zostali złożeni tutaj na cmentarzu. Kiedy Państwo wejdziecie i zobaczycie wewnątrz to miejsce, to jest, są to bardzo młodzi ludzie, 16-17-letni, takie napisy na grobach. Rokrocznie w tym miejscu odbywa się bardzo duża uroczystość. W tym roku szeroko relacjonowana przez media ogólnopolskie. Była to uroczystość związana z kolejną 96. rocznicą Bitwy Warszawskiej. Uroczystość tę przygotowują cztery samorządy powiatu wołomińskiego, Zielonki, Wołomina i Kobyłki. Włączają się również przedstawiciele instytucji centralnych. Patronatem tegorocznej uroczystości był prezydent Rzeczypospolitej. I mamy tutaj w tym miejscu, które jak teraz Państwo widzą jest oddalone od głównej drogi, gdzieś w lesie, w zaciszu. Tutaj staje kilkanaście tysięcy ludzi i modlą się, oddają hołd tym, którzy zwyciężyli w 1920 roku. Celem działań tutaj w Ossowie, celem samorządów, celem lokalnej społeczności jest pobudowanie, stworzenie w Ossowie głównego budynku, głównego obiektu muzeum, który powstaje na setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Kiedy po 1920 roku zbudowano tutaj kaplicę dla poległych w Ossowie, to bardzo odbywały się tu uroczystości państwowe. Przyjeżdżało bardzo wielu lokalnych mieszkańców, którzy oddawali cześć tym, którzy zginęli za naszą ojczyznę. Po 1945 roku teren został ogrodzony, a linią tego ogrodzenia była rzeka Długa, przez którą przeszliśmy. Nie można było tu wchodzić, nie można było tutaj stawiać zniczy, nie można było tutaj składać kwiatów. Przychodzili wychowankowie księdza proboszcza z Kobyłki, księdza Konowrockiego, którzy przedzierając się przez ogrodzenie poligonu Rembertowskiego przynosili tu kwiaty i znicze. I na tej tradycji, na tradycji tych spotkań tutaj przy cmentarzu powstały te wielkie uroczystości w Ossowie, które rokrocznie możemy obserwować. Zapraszamy do środka, pokażę Państwu pomnik i cmentarz. Poświęcony generałowi, który organizował Armię Ochotniczą. Jak wiadomo, Armia Ochotnicza, jej pułki walczyły tutaj w Ossowie. Między innymi ten słynny 236, którego przedstawiciele, młodzi ochotniczcy, oddali krew za ojczyznę. I z nimi na ich czele szedł ksiądz Ignacy Skorupka, który, jak Państwo znacie z tych różnych przekazów historycznych, zginął idąc obok swoich wychowanków, swoich żołnierzy, tej młodzieży warszawskiej, która brała udział w walkach. Centralnie mamy kaplicę, pomnik poświęcony żołnierzom z 1920 roku i cmentarzyk. Charakterystyczne miejsca po kulach powstały już po 1945 roku. Na terenie poligonu po prostu prawdopodobnie żołnierze rosyjscy urządzili sobie strzelanie do pomnika i fachowcy twierdzą, którzy się znają na locie kuli, że było to strzelanie z tak zwanej broni, która była, specjalnie celowano do tego pomnika. To nie jest jakaś seria z karabinu, tylko celowano, żeby jakoś zniszczyć to, co jest na nim napisane, a zapisane są nazwiska tych, którzy walczyli w Ossowie i brali udział w tym wyjątkowym czasie, kiedy 14 sierpnia wojska bolszewickie już nie przedostały się przez linię obrony
i nie mogły przejść tędy, jak planowały, do Warszawy. Zapraszamy teraz Państwa pierwszy odpoczynek graczy dać Panie. A światłość wiekuista niechaj świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Proszę. Amen. Miło klub zobaczyć w miejscu, wygraliśmy z bolszewikami. Mam nadzieję, że nie ostatni raz. Proszę spojrzeć na orła wieńczącego, nie na Józefa Orła, tylko tam wieńczącego tablicę i spójrzcie, że na koronie był krzyż. To jest taka korona, tak, został ścięty, tak, został przez kogoś zniszczony kulą. Bo z drugiej strony byłby rykoszet. Nie, raczej z czymś ciężkim został złamany. I to też nosi swoje blizny. Drodzy Państwo, tu leży również, znaczy w innym nieco miejscu, ale jest wymieniony ksiądz Ignacy Skorupka, który był kapelanem tej grupy. Tak? I on zginął bardzo anonimowo. To tak się go maluje z krzyżem. Nie, on szedł z krzyżem na piersiach i udzielał ostatniego sakramentu tym, którzy padli. Pochylał się nad nimi. W momencie, kiedy się podniósł, kula go trafiła prosto w czoło. Była to kula dum-dum, rozerwała mu głowę i padł w stronę wroga. To uznano za taki właśnie Boży gest, że się jednak utrzyma. Dodam, że jego brat Konstanty, żonie marszałka Aleksandrze, sprzedał swoją działkę w Sulejówku i stąd mamy Milusi. Tak się dziwnie splotły losy tych ludzi. Chociaż sam Ignacy to był twardy endek, byśmy powiedzieli, ale w obliczu zagłady narodu wszyscy jesteśmy równi. I to jest właśnie ten związek pomiędzy bitwą, cudu nad Wisłą zwycięską, bohaterską śmiercią księdza Ignacego Skorupki. Tu mamy generałów pomordowanych później w Katyniu, a tam mamy tych wszystkich, którzy po części, bo na razie mamy 16 pomników, ale osobistości najwyższej rangą, reprezentanci państwa polskiego, którzy będąc na służbie lecieli właśnie tam oddać hołd i tym generałom, i tym wszystkim, którzy zostali pomordowani w Katyniu. Także zapraszam serdecznie do Dolinki Dębów. Zapraszamy tutaj ścieżkę. Panteon bohaterów powstał wiosną 2012 roku. Pierwszy pomnik właśnie był odsłonięty. To był pomnik prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego. Drugi pomnik to biskupa Płockiego, generała Gongora, generała Wosika i kolejne postacie, które Państwo widzicie. Teraz w tym roku, wiosną tego roku, żeśmy odsłonili pomnik ministra Władysława Stasiaka, a w sierpniu, 14 sierpnia, z udziałem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza i ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka, jak i najbliższych rodzin upamiętnianych generałów, żeśmy odsłonili pomnik generała Buka, admirała Kerwety, generała Ginarskiego. To już 16 po piersi. Stoją dumnie, zwarci, przypominają właśnie te monumenty, postacie, jak stwierdziła pani admirałowa Kerweta, a także i pani generałowa Kwiatkowska, która była w sierpniu, 14 sierpnia, na tych uroczystościach
żaden pomnik wyrażający nazwisko i odzwierciedlający symbol, w jednym symbolu zawarty, nie odda tego, co oddaje wizerunek nawet w 80% trafiony, oddaje wizerunek postaci tych, z którymi nie jedni się spotykali, nie jedni znali, ani którzy widzieli z telewizji. Ale ci, właśnie te ofiary, ci bohaterowie, nasi bohaterowie, współczesni bohaterowie, oddali swoje życie za ojczyznę, będąc na służbie ojczyzny, wypełniając obowiązek w imieniu narodu, oddania hołdu w Katyniu. Nie dolecieli. Nasza powinność jest wypełniana poprzez budowę tego symbolicznego miejsca, ale myślę, jakże wymownego. Jest to jedyne w kraju, a być może i na świecie, miejsce, które przedstawia wizerunki tych, którzy służyli ojczyźnie. Będą następne. Następny pomnik już, prace nad kolejnym pomnikiem zostały rozpoczęte. Będziemy upamiętniać pana ministra Szczygłę, ostatniego, który był ministrem pełniącym funkcję wówczas. W 2010 roku ministra BBN-u, Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Także proszę oglądać, to tyle z mojej strony. O kulisach powstawania nie będę za dużo tłumaczył. Z pewnością może państwa zainteresuje, że wypracowanie tej rzeźby to najpierw odbywa się w modelinie lub w glinie, później jest forma gipsowa, później figura gipsowa, później forma silikonowa, później figura woskowa, a później dopiero odlew. Także tyle czynności, żeby powstało jedno takie po pierwsze. Także dziękuję bardzo. Mianowicie Rzeczpospolita, a już ale zmiany są w rzeczy. Na stronie prezydenta oficjalnie w Rzeczpospolita. W roku 2000 samorządowcy powiatu wołomińskiego, między innymi wychowankowie księdza Konowrockiego z Kobyłki, który uczył młodych ludzi, mówił im, co tu się wydarzyło, jakie tu jest miejsce, jakie kryje tajemnice, które były skrywane przed odbiorcami, przed opinią w okresie po 1945 roku. Ci samorządowcy postanowili w Osowie upamiętnić w jakiś sposób wydarzenia, które miały miejsce 14 sierpnia 1920 roku. Pobudowano ten pawilon i w pawilonie umieszczono obszerną makietę, którą przez lata prezentowano odbiorcom. W 2013 roku władze Wołomina, Osów jest położony w gminie Wołomin, podjęły decyzję o przebudowaniu całego budynku i powstał obiekt, w którym można przyjąć zwiedzających, pokazać elementy, pokazać eksponaty i pamiątki. Mamy w kilku gablotach pamiątki z Osowa, mamy pamiątki z innych terenów, w których toczyły się walki. Tutaj jeden z gości zauważył, że mamy też taką skrzynię z malowidłami okopowymi naszych tutaj najeźdźców. Też to ciekawy artefakt, tylko że on jest z 1944 roku, tylko i go nie prezentujemy. Jeśli wszyscy już są na miejscach, bardzo proszę o wyłączenie tych głównych świateł i zaprezentujemy zwiastun filmu, który pokazujemy naszym
gościom i przyjeżdżającym do Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej. Po włączeniu Niemiec jeszcze do tego imperium komunistycznego po prostu nie byłoby innej Europy. Byłaby tylko komunistyczna Europa. To był najazd chórów. Warszawa wzięta w kleszcze nie miałaby szans na ocalenie. Polska została sama. Musiała Rzeczpospolita strzelać brylantami. Bo to jest nasza historia. To właśnie jest. Osób pod Warszawą. To cały zwiastun, to cały trailer zapowiadający cały film, zapraszamy do obejrzenia. Ukazuje, jak to niedaleko było do Warszawy stąd, bo to ujęcie jest autentyczne. To ujęcie ukazuje tę odległość 6 km do granic Warszawy. Rozpoczynamy spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Witam wszystkich serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Ossowa. Chciałem powiedzieć, że sam jestem członkiem klubu, zaproszony zostałem już nie pamiętam kiedy, ale jeszcze przyjeżdżałem na spotkanie na ulicę Świętokrzyską do Bookhouse Cafe. Tam też poznaję Państwa, tam się spotykaliśmy i to był szczególny czas, kiedy dzięki temu, co mówiono, o czym mówiono na spotkaniach, można było sobie ukształtować i pewne opinie na temat tego, co działo się w Polsce jeszcze kilka lat temu. Dziękuję również za tę lekcję, a teraz i dziękuję za to, że Państwo do nas przybyli. Zanim zaproszę Pana Józefa i poproszę o wprowadzenie i zaproszę gości, którzy będą dzisiaj pojawią się tutaj przy stole prezydialnym. Poproszę jeszcze, tu mamy jedną informację od pana, który organizuje konkurs, w którym jeden z filmów o Bitwie Warszawskiej czy prezentacji przygotowanej przez Młodzież Szkolną chciał również pokazać. Jest to 30-sekundowy fragment, ale jeżeli mamy wygaszone światła, to może warto ten fragment zaprezentować. Dzień dobry. Mirosław Gryko, organizujemy konkurs historyczny Patria Nostra. Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Polska jest Najważniejsza. Konkurs polega na opracowaniu 30-sekundowych animacji komputerowych związanych z wydarzeniami historycznymi. W roku bieżącym zostało wykonanych 35 animacji komputerowych przez około 100 osób naszej młodzieży szkolnej. Te animacje są następnie publikowane w sposób ciągły na dwóch telebimach reklamowych w pobliżu Makro. A ja chciałem zaprezentować dzisiaj jedną z prac konkursowych. Związana praca jest z Bitwą Warszawską. Praca została wykonana przez uczniów z gimnazjum w Ząbkach i ta praca zdobyła drugie miejsce w konkursie.
laureaci, autorzy pracy pojechali w ramach nagrody na wycieczkę do Brukseli ufundowaną przez panią Annę Fotygę. Proszę o zgaszenie świateł i obejrzmy ten film. No i właśnie tego typu animacje 30-sekundowe są wyświetlane cały czas w pobliżu makro na dwóch telebimach reklamowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Skorzystaliśmy z tego, że są wygaszone światła, a teraz już prosimy o włączenie świateł górnych i rozpoczynamy spotkanie. Na początku, jak zawsze, co poniedziałek, tak, rozpoczyna pan Józef, więc dzisiaj również niech tradycji stanie się zadość. I bardzo proszę, panie Józefie, a później zaprosimy gości i rozpoczniemy debatę. Dziękuję bardzo. Najpierw mamy debatę z panem profesorem Januszem Odziemkowskim i Krzysztofem Jabłonką oraz samorządowcem z Sosowa, a na sam, potem mamy dyskusję, a na samym końcu mamy 20-minutowy występ kabaretu, który bardzo się z klubem Ronina związał, Pętla Ósemki z Łodzi, i chcemy skończyć gdzieś koło 22, ewentualnie z minutami. A jeżeli coś mógłbym powiedzieć o tym, gdzie jesteśmy, dziękując bardzo za zaproszenie, to właściwie tylko tyle. Tej chorej Europie i tym naszym chorym lemmingom w Polsce wydawało się, że można za historią drzwi zamknąć, już tylko raźno ruszać świetlaną przyszłość, i wygląda na to, że jest tak, że ile razy o tej historii zapominamy, tyle razy ona nas dogania niestety z przodu i zaczyna nam zasłaniać przyszłość, i że jeśli się z tą historią nie uporamy, to przyszłości po prostu nie będzie. Wydaje się, że to takie proste, że zawsze nasi przodkowie tak myśleli, że zawsze na tym nasza kultura polegała. Się okazało, że w ciągu kilku czy kilkunastu lat można w Polsce takie wykopać podziały polityczne, bo one nie są tylko kulturowe, ale także są polityczne, że poważna część Polaków myśli, że historia już jest nieważna, że można ją wyrzucić ze szkoły, że można tylko uczyć się sztuk, umiejętności, jak sobie poradzić w życiu. I się okazuje na szczęście, że tak nie jest. Miło jest, że możemy wrócić do siebie. Bardzo dziękuję i chciałem prosić przedstawiciela wójta czy burmistrza, pani burmistrz Sosowa. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Bartłomiej Reichert i jestem pełnomocnikiem do spraw rozwoju i promocji Wołomina i wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Badawczego Instytut Historyczny Bitwa Warszawska 1920 roku, które to wspiera gminę Wołomin w projekcie budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej właśnie tutaj w Osowie. W imieniu pani burmistrz Elżbiety Radwan bardzo serdecznie Państwa witam. Pani burmistrz chciała być z Państwem, ale ostatni dzień urlopu zatrzymał ją jeszcze poza Wołominem, ale zaprasza serdecznie tak często, jak Państwo będziecie tylko mieli ochotę, do Osowa i do Wołomina. I ja na ręce pana prezesa chciałbym przekazać takie już pamiątkowe ostatnie egzemplarze kalendarza historycznego Bitwa Warszawska 1920 roku, zwycięstwo Polski, ocalenie Europy. Mam nadzieję, że pan prezes znajdzie sprawiedliwą metodę, żeby zagospodarować tę publikację. Niestety więcej to są już ostatnie egzemplarze, ale mogą być to egzemplarze przechodnie, więc może w ten sposób, jeżeli nie będą wykorzystywane jako kalendarze. A ze swojej strony chciałem jeszcze też przekazać kilka egzemplarzy albumu Prezydent Lech Kaczyński Warto być Polakiem. To jest publikacja, której miałem przyjemność być współwydawcą i są to absolutnie ostatnie egzemplarze ze wstępem Jarosława Kaczyńskiego, obecnego prezydenta Andrzeja Dudy, Macieja Łopińskiego, więc polecam też taką lekturę
mam nadzieję, że znajdziecie Państwo sprawiedliwy sposób, żeby się nią nacieszyć. Życzę serdecznie w imieniu Pani Burmistrz i swoim udanego wieczoru i raz jeszcze zapraszam na nasze spotkania i uroczystości. Dziękuję bardzo. Dostać prezent pod tytułem Czy mógłby szanowny pan wejść na pole minowe? Bardzo witamy. To właśnie się tu znalazłem. Salomonowe wyjście będzie takie. Pewnie będziemy to po prostu pożyczać. Dam to Staszkowi Szymańskiemu. Będziemy to pożyczać na tydzień i po prostu prosimy o oddanie, bo na pewno chętnych będzie więcej. A potem rozdamy to po prostu i zobaczymy komu. Pewnie tym, którzy najszybciej oddali. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję i za chwilę rozpoczniemy spotkanie. Jeszcze raz Państwa serdecznie witam w Ossowie, w miejscu, w Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej. Jest to instytucja samorządowej, instytucji kultury w Ossowie, której organem prowadzącym, jak to się mówi, w samorządzie jest gmina Wołomin. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali w pierwszej części naszej debaty, żebyśmy porozmawiali na następujący temat, mianowicie czego uczyć się od zwycięzców z 1920 roku. Co dzisiaj mówić tym, którzy chcą się nauczyć od tych, którzy wygrali. I to będzie temat tej pierwszej części naszej debaty, a w drugiej części chciałem, żeby Państwo wysłuchali i też wsparli nas w inicjatywie budowy głównego obiektu Muzeum Bitwy Warszawskiej właśnie na terenie Ossowa. Jesteśmy do tego świetnie przygotowani. Mamy działkę, projekt, pozwolenie na budowę. Potrzebujemy dobrego słowa w stolicy, szczególnie w instytucjach, które mogą się podjąć takiego wysiłku pobudowania, wsparcia Ossowa, aby to muzeum na setną rocznicę powstało. Pierwsza część debaty, czego uczyć się od zwycięzców z 1920 roku. Bardzo prosimy do stolików w pierwszym rzędzie i witamy serdecznie pana profesora Janusza Odziemkowskiego. Bardzo prosimy. Pana doktora Krzysztofa Jabłonkę, bardzo prosimy. I człowieka, który kiedy mur okalał sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej, przedzierał się przez ten mur, aby postawić na cmentarzu poległy w 1920 roku znicz, a więc proszę bardzo pana Jerzego Moszyńskiego. Rozpocznie pan profesor Janusz Odziemkowski. Bardzo proszę, panie profesorze, czego uczyć się od zwycięzców z 1920 roku? Tak, to może ja zacznę od tego, że mówi się, że historia jest nauczycielką życia. No znaczy bywa, potrafi uczyć, jeżeli chcemy się uczyć i sięgać po tą naukę, a to niestety nie zawsze nam wychodzi. Uczy się, proszę Państwa, i na klęskach, i na sukcesach. I tutaj trudno oceniać, co jest bardziej pouczające, czy własne błędy, czy własne sukcesy. Myślę, że jedno i drugie generalnie. Czego się uczyć od zwycięstwa? No jak zwyciężać? To jest chyba najprostsze stwierdzenie. Ale już tak idąc troszkę głębiej, znaczy, żeby uczyć się na przykładzie historii, trzeba tę historię znać może nie tyle od strony faktów, bo fakty są dosyć proste, można z podręcznika sobie przeczytać, którego dnia co się działo, ale to nie jest nauka jeszcze. Żeby naprawdę wyciągnąć naukę z historii, z tego co się działo, musimy troszkę znać epokę i wiedzieć, jak bardzo się różniła od naszej. Ludzi, którzy byli tymi samymi ludźmi jak my, tylko myśleli inaczej. Mieli inną przeszłość, inne doświadczenia, a przede wszystkim nie znali skutków swoich czynów, które my znamy dzisiaj.
Dzisiaj nam się wydaje łatwo. Cóż to wygrać bitwę warszawską? No przecież prosty manewr na skrzydło nieprzyjaciela, prawda, i już zwycięstwo gotowe. Ale nie zdajemy sobie sprawy, ile wymagało to samozaparcia, odwagi decyzji i energii, żeby to przeprowadzić w warunkach wojny, kiedy sytuacja się zmienia z godziny na godzinę dosłownie, kiedy nie wiemy, co za tym frontem czeka, a wiemy, że klęska oznacza koniec państwa. A dzisiaj wiemy też, że i koniec narodu prawdopodobnie takiego, jakim znamy dzisiaj, bo bylibyśmy zupełnie inni. Gdybym tak chciał w krótkich słowach powiedzieć, czego mamy się uczyć, to przede wszystkim umiejętności jednoczenia się w obliczu rozmaitych zagrożeń. Polskie społeczeństwo było bardzo podzielone. Może nie tak jak dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy podzieleni, można powiedzieć tak, politycznie, no niemal na dwie części. To jest prosty podział, proszę Państwa. Wtedy był podział na trzy zabory, gdzie przez 120 lat każde pokolenie żyło w innych warunkach. Chodziło do innej szkoły, podlegało innemu systemowi politycznemu. Wszystko było inne. Prawo, nawet język się stawał inny. Polak z Poznańskiego, z Polakiem z Królewca nie zawsze mogli się porozumieć, bo słownictwo już nawet było inne. Mentalność się tworzyła inna. Łączenie tych trzech części tak różnych, a jeszcze były podziały na partie polityczne, tak jak i dzisiaj. Nawet więcej tych partii było niż dzisiaj. Nie było doświadczenia prowadzenia polityki, no bo gdzie się mieli tego uczyć? W szkole zaborczej nie bardzo. Mieli wreszcie własne państwo. A zatem, jeżeli mówimy o cudzie nad Wisłą, to ja widzę ten cud, po pierwsze, że te tak zatomizowane społeczeństwo, które po raz pierwszy spotyka się w jednym państwie po 126 latach, potrafi w obliczu zagrożenia odrzucić co? Nie tylko swoje podziały, ale również cały bagaż I wojny światowej. Tej wojny, która kończy belle époque, która kończy świat jakiś. Tym ludziom się zawalił świat w ciągu 4 lat, proszę pamiętać. To było jak zejście z, no nie powiem, że z nieba, no ale z dobrobytu do piekła. Bo to społeczeństwo straciło w czasie wojny wszystko. Kto miał pieniądze w banku, stracił te pieniądze. Kto miał jakieś zapasy, dawno stracił te zapasy. Społeczeństwo było biedne, społeczeństwo było wykrwawione, społeczeństwo było podzielone i tutaj przychodzi klęska. Dopóki front stał daleko, to wszyscy tutaj sobie żyli mniej więcej spokojnie, tylko utyskiwali, po co ta wojna ciągle. Dlaczego jeszcze musimy umierać? Czy nie lepiej zawrzeć pokój z tymi bolszewikami, skoro stoimy tam daleko nad Berezyną? Nie zdając sobie sprawy, jakie są zamiary bolszewików. Bo te pokoju nie można było zawrzeć, bo przecież cele Lenina i Trockiego były zupełnie inne. I cud pierwszy i nauka dla nas, że nawet wtedy potrafiliśmy się zjednoczyć. Czy nie moglibyśmy się dzisiaj jednoczyć bardziej niż jesteśmy zjednoczeni w obliczu tych zagrożeń, które w tej chwili innych, ale jakże niebezpiecznych pojawiają się na świecie. Znów będą nad Wisłą. Mam nadzieję, że może nie. Teraz troszkę gdzie indziej są punkty ciężkości na świecie. Już na szczęście my nie leżymy na skrzyżowaniu tym wyjątkowo niebezpiecznym interesu dwóch wielkich mocarstw, największych w Europie i jednym z największych na świecie. Dzisiaj to gdzieś tam, gdzieś na Bliskim, Środkowym Wschodzie to się często rozgrywa. Są wielkie interesy światowe. Tutaj już ten centrum Europy nie jest tak atrakcyjne dla agresora, chociaż dla niektórych pewnie tak. A więc pierwszy to właśnie to umiejętność jednoczenia. Drugie, proszę Państwa, to ta wielka umiejętność, którą wykazali nasi pradziadowie, a nawet prapradziadowie już tak biorąc upływ pokoleń, a wykrzesania z siebie maksimum energii i zdecydowania w najważniejszym momencie. Bo można powiedzieć tak, no mamy wspaniały plan walki, dobrego naczelnego wodza, dobrego szefa sztabu, wszystko jest rozpracowane. Ale proszę Państwa, myśmy mieli dobrego szefa sztabu i mieliśmy teoretycznie znakomitego wodza w roku 1831, Chłopicki, Prądzyński. I co z tego wyszło? Dlaczego? Nie było determinacji zwycięstwa u przywódców państwa,
Żołnierz mógł być dzielny, ale jeżeli głowa myśli o kapitulacji, nigdy nic z tego dobrego nie będzie. Tu mieliśmy wyjątkowe szczęście, że mieliśmy całą plejadę dowódców, którzy nie tylko byli fachowcami, czy byli utalentowanymi z wyobraźnią strategiczną, to trzeba mieć zupełnie inną niż, powiedzmy, wyobraźnia taktyczna. To znaczy, że dowódca pułku, dowódca dywizji może być znakomity na swoim stanowisku, a jako naczelny wódz się zupełnie nie sprawdza, jako Skrzynecki, bo trzeba mieć, przykład Skrzyneckiego, prawda, trzeba mieć wyobraźnię strategiczną, trzeba widzieć to pole bitwy całe, wielkie, w swoim skomplikowaniu, a nie tylko jedną swoją dywizję, czy jeden swój pułk i proste zadanie, idziemy do przodu, jestem dzielny, zwyciężam. Zupełnie innego wodza potrzeba. Tutaj mieliśmy takich dowódców. Mieliśmy ludzi z ogromnym optymizmem, no, przypomnę Państwu dwóch, a można i więcej pokazać. Generał Haller, prawda, o którym Piłsudski pisał tak, że w niektórych momentach on mógłby być naczelnym wodzem. Dlaczego? Nie dlatego, że był wielkim, genialnym strategiem, bo tego zresztą nikt mu nie przyznawał, ale był człowiekiem z ogromną charyzmą oddziaływania na innych. Ogromnie był, bym powiedział, zażarcie patriotyczne, no tak można by to określić. Był wielkim patriotą, można powiedzieć nawet do pewnej przesady, ale potrafił to tak wyartykułować, że nie Józef Piłsudski będzie na plakatach w sierpniu 20 roku, tylko generał Haller, który będzie wskazywał, jeszcze ty nie wstąpiłeś do Armii Ochotniczej. I ludzie szli, bo on miał charyzmę. Drugi generał Rozwadowski, prawda? Szef sztabu, który, można powiedzieć, fanatycznie wierzy w zwycięstwo, a jednocześnie ma podstawy, bo jest znakomitym szefem sztabu, potrafi zaplanować. Więc dwie rzeczy połączone. Mieliśmy kiedyś Prądzyńskiego, który potrafił zaplanować, ale już nie był takim, powiedzmy, fanatykiem zwycięstwa. On kalkulował. Rozwadowski kalkulował, ale jednocześnie był niezwykle takim, powiedzmy, ekspansywnie optymistycznym. Zachowała się nie korespondencja, tylko rozmowy juzowe. Juz to był taki dokument, taki przyrząd, który wystukiwał na taśmie papieru słowa, który mówił ktoś do mikrofonu i tam potem to wystukiwała maszyna druga odbiorcy. No i tak rozmowa się toczy między generałem Rozwadowskim a generałem Sikorskim. Jest 13 sierpnia, bolszewicy uderzają na Warszawę. Generał Sikorski, przecież znakomity dowódca, mówi, no nie mogę uderzać. Przewaga jest prawie trzykrotna. No uderzę teraz, to może być katastrofa, nie odważę się. A Rozwadowski mówi, ale panie generale, pan sobie doskonale poradzi. Przecież pan świetnie dowodzi, niech pan uderza, no ale ja nie mogę, ale niech pan uderza. Jest cała taka rozmowa długa i co, i uderzył Sikorski i ze znakomitym skutkiem, prawda. Miał wyczucie też Rozwadowski, kiedy uderzać. Daję Państwu przykłady, oczywiście można podać Józefa Piłsudskiego i takiego generała Króliczka, nie wiem, czy Państwo wiecie, że był generał Króliczek w Wojsku Polskim. Jego prawdziwe nazwisko nazywał się generał Kraliczek. To był Czech, ożeniony z Polką. Przyjął nazwisko Krajowski, no bo Kraliczek to byłoby po polsku trochę dziwnie dla generała. No i okazał się znakomitym dowódcą, jednym z najlepszych dowódców polskich. Dzielny, odważny, walczył z Budiennym. Czyli mieliśmy plejadę generałów jak rzadko doskonałą, doświadczonych na wojnie. I takich, którzy chcieli zwyciężać. I chciał zwyciężać żołnierz. To jest też bardzo ważne. Czyli tu były dwa połączone bardzo ze sobą warunki zwycięstwa. Czyli to wszystko razem, jak sumujemy i patrzymy na tą sytuację, która wtedy była, kiedy Europa już położyła na Polskę, prawda, kamień nagrobny. Już mówiono, Polska przepadła. W Czechach już się cieszono. W Niemczech odprawiano modły, już Polska ginie, modlono się w kościołach, żeby to szybciej było. W Moskwie na zjeździe partii, powiedzmy tych lewicowych, komunistycznych, wisiała wielka mapa. I na tej mapie były odhaczane postępy Armii Czerwonej chorągiewkami, jak delegaci przychodzili na obrady codziennie, patrzyli na tą mapę i ta, coraz dalej ta linia była. No i przyszedł dzień, kiedy okazało się, Warszawa wzięta została. No bo tutaj
jeden patrol bolszewicki oznajmił, że widzi już wieżę Warszawy. Poszło to do dowódcy pułku, on powiedział, że już widzą mury Warszawy. W dowództwie dywizji odczytano, że już oddział wkracza do Warszawy. W dowództwie armii, że już Warszawa jest nasza, nie, tak poszło do Moskwy. I potem trzeba było następnego dnia to wszystko odkręcać, prawda? Znaczy milcząco zmieniono po prostu, jak ta mapa wygląda. Ale to Państwu pewne smaczki mówię, tylko o czym to chodzi, czego się możemy uczyć? Proszę Państwa, nie ma czegoś takiego, jak rzecz niemożliwa, jeżeli bardzo się czegoś chce, bardzo się do czegoś dąży, to nie od razu zawsze przychodzi. Nasz naród się dobijał o niepodległość 126 lat, ale gdyby nie dobijał się, czy my byśmy mieli tą niepodległość w roku 18, czy Wilson punkt o odrodzeniu Polski postawiłby jako warunek sine qua non zawarcia pokoju w Europie, gdyby Polacy nie przelewali krwi powstania, gdyby nie było legionów polskich, gdyby wszędzie żołnierza polskiego nie było, gdyby Europa zapomniała o Polsce. Myśmy nie byli na miejscu Czech, którzy mogli sobie spokojnie czekać, aż imperium, cesarstwo austro-węgierskie upadnie, bo to był tylko jeden przeciwnik. Myśmy mieli trzech. Po to, żeby wyrwać się spod władzy trzech mocarstw, no trzeba było rzeczywiście cudu. Bo wszystkie trzy musiały przegrać jednocześnie wojnę, walcząc przeciwko sobie. To się wydawało niemożliwe, bo zawsze jest jedna strona zwycięska. Tylko to była ta determinacja, która nie liczyła sił, tylko jak mówił hetman Chodkiewicz, nieprzyjaciel jest liczniejszy, to ja go po bitwie policzę szablą. Zobaczymy, ile ich tam jest. Więc na tej zasadzie oczywiście można powiedzieć, że należy się porywać z motyką na słońce, prawda? Ale już tak kończąc swoją wypowiedź, czyli powiedzmy tak, cud zjednoczenia, czyli potrafiliśmy się jednoczyć mimo tak wielkich podziałów. Mieliśmy, okazuje się, dobrą kadrę dowódczą, czyli mieliśmy armię. Nie można być słabym w tej części Europy. Jeżeli w tej części Europy będziemy słabi militarnie, prędzej czy później ktoś nas zgarnie, rozdrapie i nic z nas nie zostanie. To, co ja słyszałem, jak to nasi politycy mówili, to nawet na antenie telewizji raz i drugi powiedziałem, jak mówiono, że teraz jesteśmy już bezpieczni. Ja pytam, a skąd wiemy, że jesteśmy bezpieczni? No skąd w tej chwili jesteśmy bezpieczni? Ale pokażcie mi w historii, wy politycy, którzy tak mówicie, jeden przykład, kiedy Rosja swoich sąsiadów traktowała z szacunkiem i nie zabierała im zabrać czegoś, ich niepodległości. To, że teraz nie robi tego, bo jest słaba. A nie możemy tkwić zawsze w tym przekonaniu, że Rosja będzie słaba. Nie możemy w tym miejscu być słabi. Nie możemy oczekiwać na pomoc czyjąś, jeśli sami będziemy słabi. Jeżeli nie potrafimy się tutaj sami obronić. Ktoś może nam pomóc z odległości, ale nikt nie przyjdzie za nas umierać. Kiedy na konferencji w SPA w lipcu, kiedy rząd polski przyjechał błagać o pomoc Europy i zażądano od Polski wycofać się na linię Bugu, oddać Ukraińcom to, Rosjanom to i tak dalej, wtedy wam pomożemy. I premier Grabski w swojej naiwności wszystko to zgadzał się. Wszystko się, na wszystko się zgadzał. Ale była też delegacja generałów polskich, bo jednocześnie wyjeżdżali wojskowi na tą konferencję. I w czasie, kiedy nasi politycy tak oddawali przy zielonym stoliku jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, byle pomóżcie nam, to generał Aleksander brytyjski, jeden znany dowódca, wziął na bok polskich generałów na chwilę prywatnej rozmowy, w cztery oczy. I powiedział im tak, panowie, nie łudźcie się, że wam z tych ktoś pomoże. Jeżeli sami Polski nie uratujecie, Polska upadnie. I z tym przesłaniem przyjechali ci generałowie tutaj z powrotem do naczelnego wodza. To jest ta dla nas nauka, że nikt nam nie pomoże, jeżeli sami nie będziemy silni. Jeżeli nie będziemy silni przynajmniej na tyle, abyśmy byli pożądanym sojusznikiem. Tak jak w roku 1939, przecież jeszcze nie znano taktyki blitzkriegu niemieckiego. Armia Polska uchodziła za 7. Armię Świata. Teraz mamy bodajże 17. pozycję, nie wiem na jakiej podstawie, to kiedyś poprzedni minister mówił, że to wielki nasz sukces, że mamy 17, ale ja myślę, że 27 pewnie, nie 17. Może w każdym razie
W każdym razie, proszę Państwa, gdybyśmy mieli 17 armię świata w roku 1939, nie byłoby polsko-brytyjskiego sojuszu. Nie byłoby francusko-polskiego sojuszu, bo nikt by nas nie poważał. Byśmy zostali pozostawieni sami sobie naprzeciwko Niemcom. Więc takie, pamiętajmy o tym, nie ma nic cenniejszego niż niepodległość. Nasi przodkowie już raz mocno zgrzeszyli, uważając, że jak Polska będzie słaba, Polska nikomu nie grozi, w związku z tym wszyscy Polskę zostawią w spokoju. Następstwem były rozbiory. Dzisiaj też nie powtarzajmy tego błędu. Budowano we wczesnej armii wymaga wyrzeczeń. Być może nawet sięgnięcia do kieszeni obywateli. Ale jeżeli tego nie potrafimy zrobić, a potem przyjdzie ktoś i nam wszystko weźmie, to stracimy wszystko. I to, co mamy w kieszeni, i co poza kieszenią. Stracimy możliwość rozwoju narodowego. A przy dzisiejszych realiach to nie jest wcale takie nieprawdopodobne. I jeszcze to, proszę Państwa, na koniec, co Jan Paweł powtarzał tutaj, kiedy u nas był na pielgrzymkach do Polski. Pamiętajcie, że niepodległość nigdy dana nie jest raz na zawsze. Zawsze trzeba o nią walczyć. Zawsze trzeba o nią dbać, zabiegać i być silnym. To jest też to, co pozostawiają nam ci zwycięzcy tutaj znad Wisły. Poza tym, że ta ogromna determinacja, mówi się, że proszę Państwa, dzisiaj przy dzisiejszej technice istota ludzka, czyli pojedynczy żołnierz, czy powiedzmy generalnie człowiek na polu bitwy niewiele może. Że to tylko technika, że będzie, prawda, operator jakiś tam broni, no i ona, tak jak drony, prawda, sobie latają, obserwują. I tak to często ta wojna wygląda dzisiaj, jak się gdzieś tam śledzi te wojny na Bliskim Wschodzie, czy te interwencje wojsk amerykańskich. Tak, ale jednocześnie powiem Państwu, już wybiegając poza Bitwę Warszawską, chociaż w Bitwie Warszawskiej ta determinacja żołnierza odegra ogromną rolę. Bo my mówimy wielkie zwycięstwo. Ale dlaczego to było tak wielkie zwycięstwo? Nie dlatego nawet, że plan był doskonały, bo plan może być doskonały, ale wykonawca nie będzie doskonały i wtedy zwycięstwo nie będzie pełne. Proszę sobie wyobrazić, że ci młodzi ludzie, o tacy jak tutaj widzieliśmy na ekranie, oderwani od ław szkolnych, oderwani prosto od roli, oderwani od warsztatów pracy, chłopcy, którzy nigdy wielkiego wysiłku fizycznego nie mieli. Był tak ogromny zapał i chęć zwycięstwa, że ci młodzi ludzie potrafili maszerować w pościgu za Armią Czerwoną po 40-60 km na dobę, dźwigając do 30 kg oporządzenia w upale, bez wody, po piaszczystych drogach, bo nie było szos. Ludzie mdleli od tego marszu. Za każdym batalionem jechały wozy. Takiego zemdlonego kładziono na wóz, bo on już nie mógł iść, dawano mu wody, on odpoczywał, jak trochę odpoczął, wracał do szeregu i następnych kładziono. Dlaczego o tym mówię? Bo tempo natarcia wojsk polskich było kluczem do zwycięstwa, czyli determinacja żołnierza, każdego pojedynczego. Wykrzesali z siebie takie siły, które dzisiaj oficerom dowodzącym w dzisiejszą armią wydawały się niemożliwe. W roku 2000, kiedy była ta okrągła rocznica Bitwy Warszawskiej, 80, w Akademii Obrony Narodowej uczestniczyłem w robieniu mapy plastycznej, ogromnej takiej mapy jak ten pokój Bitwy Warszawskiej z rzeźbą terenu i był, prawda, wykład ze strategii i taktyki wówczas stosowanej dla oficerów sztabowych. Nie mogli uwierzyć, kiedy mówiłem im o tempie marszu takiego żołnierza. Mówi, to jest niemożliwe. To dzisiaj żołnierz, nawet dobrze przygotowany fizycznie, nie dałby rady. Ale co robi determinacja? Młodzi chłopcy, dźwigając te ogromne ładunki, maszerowali tymi drogami w takim tempie i jednocześnie walczyli po drodze, bo to nie był tylko marsz. Oni maszerowali do pewnego punktu, był nieprzyjaciel. Trzeba się było rozwinąć, ruszyć do natarcia, biegiem, walczyć, rzucać granaty, walczyć wręcz często, potem znowu zebrać się w kolumny i znowu maszerować. Znowu walka, znowu rozwinięcie i znowu zebrać się w kolumny. I tak, proszę Państwa, przez całą dobę ze snem 4 do 6 godzin, albo jeszcze mniej. To sprawiło, że ten
żołnierz rosyjski, który jest znany ze swojej, prawda, żelaznej kondycji, nie wytrzymał wyścigu w odwrocie. Żołnierz polski był w tym momencie, gdybyśmy porównywali tą bitwę warszawską do jakiejś innej kampanii bitwy, na pozycji żołnierza niemieckiego z roku 1939, tylko że on jechał samochodem, a tu był żołnierz polski, maszerował. I za każdym razem, kiedy przerwano jeden krok okrążenia, już wyrastało drugie, bo inne oddziały znowu wyprzedzały tych cofających się czerwonoarmistów. I widzimy cały szereg kotłów, które cofają się na wschód i ciągle trafiają na nowe linie polskiej obrony. I w końcu już nie wytrzymywali. Rozpadały się oddziały, uciekali na teren tusów wschodnich, aresztowali swoich komisarzy i poddawali się w ręce Polaków. Determinacja żołnierza. Czyli nie wtedy odegrała ogromną rolę. A dzisiaj, proszę Państwa, w wojnach, które się toczy na Bliskim Wschodzie, które się toczyło czy w Wietnamie, czy w Korei, okazało się, że determinacja żołnierza, nawet niewyszkolonego, potrafi zrobić olbrzymie kłopoty nowoczesnej technice wojennej. Że dlaczego ta partyzantka na przykład tak się utrzymuje i ciągle nie można zwyciężyć ani w Afganistanie, ani w Iraku, bo tam celem nie jest zachowanie życia, ale zwycięstwo. Tak jak często temu żołnierzowi polskiemu to przyświecało. Ja nie idę po to, żeby, prawda, w chwale wracać, ja muszę zwyciężyć, bo inaczej ojczyzna upadnie. A zatem determinacja potrafi przenosić góry. I ostatnia już nauka, która w Bitwie Warszawskiej pokazała po raz kolejny trafność swoją. Otóż, proszę Państwa, w okresie komunistycznym zawsze nauczano nas jednego, że w obliczu Związku Radzieckiego jesteśmy niczym. W obliczu Wielkiej Rosji niczym, bo to jest ogromny moloch, bo to jest ogromna siła, bo to zmiażdży każdego przeciwnika, niezwyciężona Armia Czerwona i tak dalej. Tymczasem zarówno i powstanie listopadowe, i wojna roku 20 uczy nas, że ten wielki moloch w rzeczywistości jest molochem, który nie może wykrzesać z siebie wszystkich sił i rzucić na jednego przeciwnika. W obronie, kiedy jest wspierany przez cały świat, jak w czasie II wojny światowej, potrafi rzeczy wielkich dokonać. Natomiast jeżeli jest sam sobie pozostawiony, z uwagi na swój ogrom i na ograniczoność swoich środków, proszę pamiętać to, co w tej chwili mówię z całą odpowiedzialnością, ograniczoność środków, które Zachód zaczął doceniać dopiero po roku 90, kiedy przestano się bać Rosji i zaczęto analizować możliwości rzeczywiście tego kolosa, zaczęto się przyglądać na przykład gospodarce, zaczęto się przyglądać ilości pieniędzy, które Rosja może przeznaczyć na wojsko, na pojedynczego żołnierza, nie na całą ogromną armię, na pojedynczego żołnierza, na wyszkolenie. Okazało się, że jest to moloch, który oczywiście jest groźny na krótką metę, ale dłuższa wojna, nawet z takim przeciwnikiem jak Polska, może być zabójcza dla tego molocha, który nie jest w stanie utrzymać w napięciu długo swoich sił, jeżeli cały świat go nie wspiera. W roku 1831, proszę Państwa, w Petersburgu po zwycięstwie nad powstaniem listopadowym ogłoszono wielkie święto, tak jak po zwycięstwie nad Napoleonem. Radość była powszechna. Dlaczego? Bo Paskiewicz pod okopami jeszcze Warszawy, kiedy tutaj stał w pierwszych dniach września, pisał do cara taki list. Najjaśniejszy panie, stoimy pod Warszawą. Polacy się potężnie ufortyfikowali. Jutro pójdziemy do szturmu. Jeżeli nas odepną, nie wiadomo jak ta wojna się potoczy, niech się Bóg zmiłuje nad Rosją. Bo Rosja wysłała ostatnią swoją armię, która w tym ogromnym kraju mogła być pchnięta na Polskę. Bo trzeba było jeszcze strzec tego całego imperium. Ta ogromna armia była ogromnie rozrzucona. Dzisiaj, kiedy zwracam Państwa uwagę, macie Państwo internet. Rzućcie okiem na dochody Rosji i dochody Polski i porównajcie. Rosja utrzymuje olbrzymią armię, wydatki na pojedynczego żołnierza muszą być znacznie niższe niż gdziekolwiek w Europie. Co to oznacza? Żołnierz jest gorzej szkolony, może być gorzej szkolony, bo w nasz żołnierz teraz, no w ogóle bywało tak, że piloci nie mieli paliwa, żeby latać i się szkolić, ale nie dlatego, że nie było pieniędzy, po prostu była taka, no, maniera, jesteśmy bezpieczni.
Innymi słowy, proszę Państwa, rok 20 pokazał raz jeszcze, że ta olbrzymia Rosja bolszewicka, która koncentrowała już wszystkie siły na Polsce, bo nie było już przeciwnika wewnętrznego. Denikin już padł, a Kołczak dogorywał. Wrangiel, przepraszam, bo Kołczak już nie, Wrangiel nie żył, Kołczak. Ta wielka, ogromna Rosja po pobiciu po raz drugi nad Niemnem kolejnej wielkiej armii bolszewickiej, bo była druga bitwa nad Niemnem, która kończy wojnę, nie była w stanie prowadzić dalej wojny z Polską. Nie była w stanie. Mogliśmy iść na Kijów, mogliśmy iść na Smoleńsk. Było to możliwe. Tylko już polskie społeczeństwo było tak wyczerpane wojną. Politycy tak tej wojny nie chcieli, że i naczelny wódz musiał brać to pod uwagę. I Piłsudski to wiedział. Dlatego tę wojnę musiał zakończyć. Z punktu widzenia czysto wojskowego, już były plany przygotowane marszu na Kijów. Już pytano naczelnego wodza kiedy, ale on wiedział, że z tym społeczeństwem, tak zmęczonym, tak wykrwawionym, z państwem, które nie ma pomocy tak naprawdę Zachodu, która jest taką kroplówką, a nie prawdziwą pomocą, to tej wojny dalej prowadzić się nie da. Ale Rosja została rzeczywiście tak wyczerpana, że sama musiała się zgodzić na te warunki, które postawiono. I potem w Rydze niekoniecznie wszystkie zdołano zrealizować. Tyle, proszę Państwa, mówiłem trochę długo, ale tej nauki jest bardzo wiele ze zwycięstwa nad Wisłą i chciałbym, żebyście Państwo przede wszystkim zapamiętali determinację, jedność i chęć, wiarę w zwycięstwo. Nie ma wiary, nie ma zwycięstwa. Jest wiara, to nawet z toni największej można się wydobyć, jeżeli się chce. Jeżeli się wierzy, oczywiście bywa taka sytuacja jak rok 39, gdzie przewaga jest tak ogromna, a pomocy nie ma i to wszystko pada. Ale też rok 39, a to już jest na inne spotkanie, też miał swoje znaczenie w naszej historii pozytywne, chociaż trudno dzisiaj o tym mówić, bo widzimy tylko klęskę przed sobą, jak patrzymy na rok 39. Tyle może, już za dużo mówię, przekazuję. Bardzo serdecznie dziękujemy za pierwsze wystąpienie.